Mam zaszczyt bardzo, bardzo serdecznie powitać wszystkich Państwa na koncercie laureatów pierwszego ogólnopolskiego przeglądu sygnałów myśliwskich o statuetkę Diany Wschowskiej, Zofii Gorzeńskiej w ramach 18. Festiwalu Królewskiej Muzyki Wschowa 2021. Witam serdecznie. Zatem, proszę Państwa, witam w sposób szczególny dostojnych gości na czele z panem burmistrzem naszego miasta, Konradem Gowiakiem. Witam serdecznie. Również serdecznie witam Radę Miasta Wschowy na czele z panią radną Hanną Klaserską-Walkowiak. Witam serdecznie. Również serdecznie witam, proszę Państwa, przedstawiciela Koła Łowieckiego nr 68 Ryś we Wschowie, Darka Kajce. Proszę Państwa, z przyjemnością powiem, że Diana Wschowska za sprawą wschowskiej Diany Ewy Maj, proszę Państwa, wraca nie tylko na tereny miasta Wschowy, ale na Polskę, ale także w Europę. Zatem również serdecznie witam inicjatorkę ponownie powstania we Wschowie na swoim miejscu pomnika Diany Wschowskiej, Ewy Maj. Stowarzyszenie Dian Polskich. Zatem, proszę Państwa, chciałbym w sposób szczególny powitać uczestników tegorocznego pierwszego ogólnopolskiego przeglądu sygnałów myśliwskich o statuetkę Diany Wschowskiej, zaczynając od najmłodszych, bo proszę Państwa, przegląd był w kategorii solistycznej, zatem kategoria D tych najmłodszych i proszę Państwa, myślę, że w tym momencie z satysfakcją powiem, że mam zaszczyt być członkiem elitarnego grona jurorów muzyki sygnałowej myśliwskiej europejskiego. Stąd też, kiedy miałem zaszczyt być jurorem na europejskich festiwalach, zarówno w Czechach, w Pradze, czy w Budapeszcie, w Peszcie, czy w Grazu w Anglii, czy w Grazu w Austrii, czy w Niemczech, to proszę Państwa, zawsze, kiedy jurorów zapraszam na te nasze sztandarowe konkursy o ruch wojskiego, zapraszam do jury, zdziwieni są, że tak młodzi uczestnicy już wchodzą w tą staropolską tradycję dworsko-myśliwską, zatem gry na rogu. Proszę Państwa, jesteśmy jedyni w Polsce, nigdzie w Europie tej klasy nie ma, a oczywiście konkursy się odbywają, dziesiątki konkursów w skali roku, jeżeli to jest oczywiście możliwe. Zatem od klasy D rozpoczniemy, następnie klasa C, klasa B, klasa A mistrzowska i proszę Państwa, myślę, że pretekstem zdecydowanie tutaj w pozytywnym znaczeniu powiem, organizacja naszego przeglądu to proszę Państwa przede wszystkim, abyśmy mogli w sposób szczególny rozsławiać Dianę Wschowską, patrząc w aspekcie historycznym, nominowaną przez króla Augusta III Sasa. I proszę Państwa, myślę, że to też jest doskonała wizytówka, aby promować moje królewskie miasto Wschowę. Zatem cieszę się bardzo, że Państwo zaszczycili, przyjechali do nas i z wielką radością i satysfakcją powiem, przysłuchując się oczywiście przesłuchaniu grze naszych uczestników konkursu, była ona na bardzo wysokim poziomie i myślę, że Państwo, którzy nie byli na przesłuchaniach teraz w ramach koncertu laureatów, po prostu posłuchają. Bo proszę Państwa, zasada jest taka, laureat pierwszej nagrody. Zapraszać będziemy na estradę pierwsze, umownie powiem, trzy miejsca, natomiast laureat, czyli pierwszej nagrody, oczywiście zagra utwór, który po prostu wybierze z tych oczywiście prezentowanych podczas konkursu. Zatem, proszę Państwa, poproszę do nas na estradę przewodniczącego pierwszego przeglądu sygnałów myśliwskich o statuetkę Diany Wschowskiej, Zofii Gorzeńskiej,
profesora Krzysztofa Kadleca. Bardzo proszę, Krzysztof. Dobry wieczór, bardzo dobrze Państwu. Niezwykle miła to dla mnie chwila, że tu we Wschowie po raz pierwszy odbywa się konkurs i to z Dianą, jak tu wspominał mój przyjaciel, ze wschowską Dianą. W ostatnim czasie miałem okazję brać udział w jury w kilku konkursach i pytano mnie się, jak to wygląda z poziomem, ponieważ wiadomo, z różnych względów przez jakiś dłuższy czas tych konkursów w ogóle w Polsce nie było. Gdzieś tam sporadycznie coś się działo. No i doszedłem do wniosku, że o ile ten cały nieszczęsny lockdown odniósł przykre skutki, można tak powiedzieć, dla zespołów, które nie mogły się spotykać na próbach i repertuar ćwiczyć, to rzeczywiście tam, gdzie były zespoły, tamten poziom nieco się obniżył. Natomiast tam, gdzie są soliści, no to jest poziom całkiem niezły, chociaż jest jeden minus tego całego nieszczęsnego lockdownu, jeżeli chodzi o tu nasz ten teatr sygnalisty, że jest nas trochę mniej na konkursach. Ale myślę, że jak tak dalej pójdzie, to i ten poziom się cały wyrówna i nas, wróci do normalności i wreszcie będziemy mieć kontakt tete-a-tete, ale bez maseczek, bo już te nieszczęsne okrycia ust i nosa są trochę dla nas wszystkich pewnie krępujące, chociaż no niezbędne, jak się okazuje. Drodzy Państwo, ale przystępując do najważniejszego, czyli ogłoszenia wyników. Zacznijmy, tak jak już to było wspomniane wcześniej, od klasy dziecięcej dla tych najmłodszych klas. Ja poproszę wszystkich wymienionych, z tym, że pierwsze miejsce to poproszę, żeby weszło na estradę z instrumentem, bo coś będzie musiało sobie tu zagrać. I tak, trzecie miejsce zajął Franciszek Grylewicz, reprezentujący Akademię Odkrywców. Zapraszamy. Zapraszamy do nas. Drugie miejsce, Franciszek Sadowski, reprezentujący Stowarzyszenie Muzyczne BIS we Wschowie. Prosimy do nas. I pierwsze miejsce. Tu prosimy Dagmara Wysocką, Radeśnictwo Okonek. Tu z instrumentem idzie Dagmara. Tak, dobrze. Zgadza się. Zapraszamy. Zatem, proszę Państwa, serdecznie zapraszam do wręczenia nagród pana burmistrza miasta Wschowy, panią radną miasta Wschowy i pana dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Wschowie do tego Koniaka. Serdecznie zapraszam. Warto grać, rzeczywiście. A muszę tu Państwu dodać, że mistrzyni zagra sygnał stój. Za chwilę oczywiście. No, jest tyle nagród, że czasami braknie nam rąk. Jeszcze. Proszę Państwa, za chwileczkę poproszę panią Ewę Maj, bo jest szczególne wyróżnienie dla najmłodszego uczestnika naszego przeglądu. Zatem Agnieszka jeszcze dodatkowo będzie uhonorowana wieżą z naszego miasta. Słuchajcie, Franciszek Sadowski gra na rogu aż 3 tygodnie. Dziękuję.
Sygnał, stuk. Brawo! Brawo! I bardzo proszę panią Ewę Maj o wręczenie specjalnego uhonorowania. Bardzo proszę. Medal. Dodam tylko, że ta młoda dama ma 8 lat. Proszę, to jest medal z Oskiej Diany, tam gdzie byłaś, przypomnij, żebyś pamiętała, gdzie byłeś, tak? Limitowany. Życzę ci sukcesów w dalszym twoim programie, żebyś osiągnęła jak najwięcej. Dziękuję. Gorąco brawa, dziękujemy. Dziękujemy. To była klasa D. Natomiast w klasie C trzecie miejsce zajął Wojciech Trojwąs, reprezentujący Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie. Drugie miejsce Marcin Płuciniak, Stowarzyszenie Muzyczne Wisłę w Szkowie. I mistrzem w tej klasie został Grzegorz Wysocki, Nadleśnictwo Okonek. Tu, drodzy Państwo, kracie ten przysłowiowy drukarski chochlik, bo się okazuje, że klasa C jest klasą B. Także tą trudniejszą klasę. Także mamy tutaj solistów z klasy B. Co tak zaś przyjdzie? Dzika. Kolega tutaj, mistrz nasz z klasy B, zagra sygnał dzik na rozkładzie. Fanfara uroczysta. Dziękujemy, kochani. Gorąco dla was. Fanfara. I teraz klasa C. Myślę, że już tutaj więcej chochlików nie ma. Ten jeden wystarczy, jak na jeden konkurs. W klasie C trzecie miejsce zajął Szczepan Gałka, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Karola Lubiskiego we Wschowie. Zapraszam kolegę na sprawę. Drugie miejsce przedstawiciel Nadleśnictwa Okonek, Michał Siemiński. Kolegę Michała zapraszamy. I mistrzem w tejże klasie, w klasie C, został również przedstawiciel Nadleśnictwa Okonek, Jakub Włosek. Fanfarzyści są mocni, tu widzę, tak? Bardzo mocni, brawo. Brawo dla fanfarzystów. Nasz mistrz zagra koniec polowania. Nie ma jak ręki, powiedzcie, bo jest.
Wyszyńskiego. I on się rozbija. Jeszcze chciałem uścisnąć dłoń. Gratuluję i gratuluję pierwszego miejsca. Gratuluję. Dziękuję. Proszę Państwa, korzystając, gdybyś był uprzejmy troszeczkę nam bardziej pokazać lub Air Force. Proszę Państwa, jak Państwo zauważyli, myślę, że to jest informacja dla Państwa, którzy na co dzień z takimi instrumentami po prostu się nie spotykają. Stąd też poprzednio były małe rogi Bless, rodem z Pszczyny, natomiast tutaj nasz laureat gra na wielkim rogu Air Force, zatem twórcom tego instrumentu, pięknego kultu świętego Huberta, to jest Marquis Antoine de Dampierre, okres baroku, dwór francuski. Serdecznie gratuluję, brawo. A teraz klasa najtrudniejsza, mistrzowska, to siłą rzeczy muszą być sygnały zaliczane do tych najtrudniejszych, najdłuższych, wymagających, no już niezłej wprawy w graniu, wykonywaniu muzyki. I tak, w tejże klasie trzecie miejsce zajął Wojciech Niezgódka nadleśnictwo Okonek. Drugie miejsce Krystian Kuczkowiak, koło łowieckie Knieja w Śmiglu. I pierwsze miejsce mistrz Dawid Kotowicz, nadleśnictwo Okonek. No i drodzy Państwo, od mistrza nie można wymagać łatwych sygnałów, w związku z czym tu padła decyzja, że zagra mistrz jeden z najtrudniejszych, najpiękniejszych sygnałów. Powitanie. Doszliśmy do końca, bowiem została nam tylko jedna nagroda i to jest jedna, jedyna w Polsce, bowiem nie ma drugiego konkursu na cześć Diany Wschowskiej, jedynie tu we Wschowie. A muszę powiedzieć Państwu, że właśnie w przerwie byłem przy pomniku, przy tym pięknym pomniku, jak popatrzyłem w oczy Janie Wschowskiej, to tak sobie pomyślałem, że gdybym ją spotkał na ulicy, to na pewno by się do niej uśmiechnął, bo nie wiem, czy z wzajemnością, to jest inna sprawa. No, ale tak czy inaczej, to wielką nagrodę Grand Prix Wschowskiej Diany zdobywa Dawid Kotowicz. Thank you.
Ja myślę, że zdecydowanie, proszę Państwa, z przyjemnością posłuchamy Wiszkowskiego wykonania fanfary na cześć Diany Wyschowskiej. Jeszcze zanim niespodzianka ze strony silnej grupy Szczecinek Okonek, to bardzo proszę, koleżanka Ewa Maj również ma specjalne wyróżnienie, nagrodę dla laureata, oczywiście w kategorii, w konkursie naszym, w przeglądzie Diany Fanfary Diany Wyschowskiej. Bardzo proszę. I proszę Państwa, jak się okazuje, silna grupa i proszę Państwa, praca pokoleń. Ja z satysfakcją powiem, proszę Państwa, trzecie pokolenie. Ja przez 10 lat byłem profesorem klasy trąbki oraz zespołów kameralnych w Państwowym Liceum Muzycznym im. Mieczysława Karolisa, które również kończyłem później. Zespoły kameralne przez krótki czas wtedy w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Natomiast proszę Państwa, z satysfakcją powiem, że z wyróżnieniem w mojej klasie Państwowe Liceum Muzyczne Mieczysława Karłowicza kończył właśnie nauczyciel Andrzej Prokopowicz. I proszę Państwa, myślę, że to jest piękny efekt. Ja dzisiaj z wielką radością Was tutaj słucham i oczywiście serdecznie gratuluję. Jest to piękna praca pokoleń. Andrzej u mnie kończył, Wy w tej chwili pracujecie z Andrzejem. Andrzeju, gdzie Ty jesteś? Proszę, pokaż się. Proszę Państwa, nauczyciel, który oczywiście wypada trochę trąbki zespołów kameralnych, ale również dla mnie to jest wielka radość, Andrzeju, że również postanowiłeś w tym kierunku nie tylko trąbka, ale róg myśliwski, muzyka dworska, grywana na trąbce, ale także na różnych odmianach rogów myśliwskich. Bardzo serdecznie gratuluję i kochani, dalszych wspaniałych sukcesów Andrzeju, Tobie i zespołowi, a teraz właśnie przez Andrzeja w prezencie dla nas na zakończenie inauguracji, inaugurującego przeglądu i jednocześnie na zakończenie będzie to fanfara na cześć Diany Wyschowskiej, tak? Zespołowo. Jestem bardzo rad z tego i chętnie posłucham. Jury, którzy obradowali i decydowali o tym, kto uzyska i jakie noty. Szczególne podziękowania dla pana Krzysztofa Kadleca. Nie wiem, czy pan Krzysztof jest z nami. Jest. Witamy serdecznie jeszcze raz, panie Krzysztofie. Zapraszamy. Prosimy do nas, Krzysztof. Dyplomem honorowym. Zapraszamy serdecznie jeszcze.
Niestety kolejni... Wiem, że nie, mamy, że nie ma pani jeszcze dzisiaj, tak, i kolegi Józefa Czerniaka. Tak, ale przekażemy, ale, odebrał, tak? Ale panie Mieczysławie, ale dyplomy tak, są, podziękowanie jest, bo to jest bardzo ważne.